What's up my nigga? Cześć, witam was w kolejnym odcinku i to już czwartym odcinku, w którym w grze oczywiście Person Architect, w którym sobie kurde zamykamy chorych z wyroli, żeby sobie tutaj umarli. I naszym celem tej gry, właściwie ona nie ma pewnie celu, ale naszym celem jest tutaj stworzyć wszystko, żeby móc ich zabijać. Także spoko, damy radę. A się zastanawiam, czemu on nie siedzi w izolatce. Aha, bo jest ranny? No nie, no ten też jest ranny. Nie, ten... nie wiem. Dobra. Trochę nie czaję tego. No właśnie, sobie trochę posiedzicie. Jak środki pieniężne. To nie mam jakiś hajs? Chyba ich posrało, tak? 2 dolary. Ten ma 10 dolarów. A, bo... czyli tu też hajs obowiązuje. Ojej. Kurde, przeszukałbym wszystkich, bo mnie wkurzają. No, ale tego nie zrobię. Bo nie. Odblokuj finanse przez zatrudnienie księgowego. Finanse poprzez biurokrację. Biurokracja tak w ogóle to powinien zbierać trochę hajsu zanim rozpocznę odcinek, nie? Ale nie zrobiłem tego. Nie wiem czemu w sumie. Nieważne. Czy moi rodzice muszą się aż tak grzeć? Proszę bardzo. Musimy mieć też jednego strażnika, który będzie tutaj łaził. I nie będzie niczego patrolował. Strasznie drodzy są, cholera jasna. Dochody 4000 dziennie, wydatki. Śmało hajsu dostałem. Ja bym tu, jeszcze bym wybudował tu do więcej więźniów, ale... po prostu na razie poulepszajmy to, co możemy ulepszyć. Tu właściwie nic nie ma, to moglibyśmy tu coś zrobić. Ambulatorium? Kosznica, pozwala się zrelaksować. Świetnie, co byśmy dali, a co? Aha, i co? W świetlicy może być, przepraszam bardzo. Bo nie czaję. Ej, zrób mi tu telewizor. Trzeba ma ta świetlica, no ale jakbyśmy tak... ale jestem idiotą, pytałem co muszę. Ale jakby tutaj... ci będą mieli tylko świetlicę. Kurwa, będziecie mieli świetlicę. Nie możecie? No wolny czas, no to będziecie spędzać świetlicę, tak? Czy za... czy nie? Głupio zrobiłem trochę, ale jolo. Nie da się cofnąć? Nie no, da się cofnąć. Cofnijmy to. Nie, to było głupie, straciłem 2 stówy. Nieważne, dobra. Tam od tego miejsca, z którym zaczęliśmy odcinek. Tylko, że 3 minuty już trwa ten. I w sumie nie ma co robić, nie? Ci śpią i nie mają do celi i mało śpią. Ci już sobie lulu. Czemu tu nikt nie mieszka, przepraszam. No mamy jeszcze 4 wolne... ej, 4 wolne cele. Przecież kurde możemy wziąć wysokiego ryzyka 4, bo dostaniemy. Pyk, ale możemy jednego. Średniego... nie. To zamykamy to. Dostańmy jednego tego... takiego zwyrudnialstwa. Dostaniemy dużo hajsu, nie? A możemy wziąć 4, to że lajcik. No okej. Czekam na transport. Za 8 godzin przyjedzie, także ze spokojem. Tu właśnie potrzebny jest jeden gościu, który nam to wszystko. I co, ja nie dostaję hajsu, przepraszam bardzo. No ja wiem, że to low jest spada. 2 zdjęć są w celach lubi co za. Dwóch więźniów zwłaszcza poważne problemy. No kurde. Bym wiedział jakie gangi. To gangi są zalbahani. Tu mam 0 hajsu ma ten gang, nie? Informatorzy, to mamy tego ziomka, nie? My go tu, kurde. My go tu. Jest naszym informatorem. Liet. On nie wiem co to znaczy. Więc tego nie będę klikał.
coś znaleziono. Ukryto znaleziono, ukryto, wykryto. Wszyscy idą, kurde, stąd. Oj, tu mamy zagrożenie, nie? Papierosy, telefony, papierosy, alkohol. No jolo, nie? No kurde, jak ktoś se zajara, no to bez kitu, nie? No nie będę miał żadnego żalu, jak ktoś sobie walnie, kurde. Przykurwi się w płuco, jak to mówią. No, bo w sumie spędzacie tu pół życia, nie? To wiecie. A zwalniałbym warunkowo dużo osób, nie? 5 lat. Pewnie niektórzy już skończyli swój wyrok. Tak myślę, bez 14 na 18, nie wiem czy nie było pełnych. Nie wiem, byście musieli zobaczyć w tym w odcinku. No i tak czekamy na ziomka, który przyjedzie. Pan ziomek. Niskiego ryzyka jest 15, ale nic za ten hajs nie dostajemy. Tu zostanie masz tysiaka, nie? Także możemy wszystkich zwolnić i zostawić tego gościa. Po pierwsze muszę jakoś ten hajs, bo mam go strasznie mało. Kurde, muszę wziąć... Bo nie dostaję hajsu, muszę wziąć personel i wziąć strażnika, nie? A dobra, słuchajcie, weźmy sobie... Co? Przemęczenie jeden? Dobra, zbuduj pokój socjalny, w którym będę odpoczywać. Oj, pokój socjalny. A to jest nawet spoko, możemy to zrobić. Pomieszczenia, pokój recepcja, kur... Pokój socjalny, to musimy mieć 4x4. Nie wiem, czy to jest... To jest... Kurde, to jest... Nie, ma za mało trochę. Jakby tu poszerzyć o jedno, to już by było ok. Pan chory z wyrol zaraz przyjedzie. My sobie hajs za niego dostaniemy. Tysiaka, za godzinkę, wiem, miga. Okej. Okay. Jolo. Tu już widzę, bo wychodzili. A idziecie się okąpać. Wszyscy idziecie się okąpać, wszyscy idziecie się okąpać. No okej. Wszystko w pizdu zalane. A tu nie wszyscy idą się kąpać, dlaczego? Dlaczego to tak jest? Przepraszam bardzo. Pan chory z wyrol przyjeżdża za 2 minuty. Za 1 minutę, a my sobie go tu obczajimy. Halo, panie. Gdzieś ty jest? Oj, co to jest? To nie ten. To jesteś ty. Członek gangu je eksportować więźnia. Zabójstwo przyznał się do winy. Napaść. 55 lat masz. Należy do gangu? No okej, okay, należy do gangu. Mam te same tatuaże, więc chyba do tego samego nawet gangu należą. Kurde, bo... oznacza to, że nikt go nie odbierze, nie? Bo nie mamy wolnego strażnika, który nic nie robi. No co jest? Przepraszam bardzo, o co wam chodzi? Rozmieszczenie, nie? Mamy 8 strażników. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i co? Na reszta tu kupa gdzie jest? Patrole robi tutaj, ziomki robią. Patrole to nie potrzebne. Okej. Okay. No i czemu oni są niewolni? Aha, bo dwóch sobie odpoczywa, tak? No okej. Okay. No któryś jakiś ziomek będzie musiał go odebrać, nie? Jak wreszcie, o właśnie, a propos, ktoś przestanie odpoczywać, ale... Kurwa, no nie. No nie! Za dużo odpoczywacie sobie, ziomki. Musimy, wiecie co zrobić. Musimy po pierwsze z personel. I jako ktoś tu wykryto coś u niego, więc pewnie już siedzi w izolatce. Albo nie wiem, zobaczmy. Musimy zrobić tak. O, kurde, już 10 minut nagrywania, jakoś szybko zeszło. Musimy wyburzyć ściany. Nie pamiętam jak to się robiło już, kurde. Wyburz ściany. No. Czekaj, to ja sobie okulary założę. Znaczy... Mam soczewki, ale... Ale tak będę 5 razy jeszcze lepiej widzieć, nie? Jak założę soczewki, to naprawdę mega, nie? Dobrze, że to zamontowałem, to bo wszyscy tędy przechodzą, nie?
Ty, no właśnie, wymieścione, wybierzcie, pyk. I zbudujcie mi ścianę tu. Dlaczego tu nie mogę, przepraszam? A, no i... No nie, no w sumie tak. Powinno chyba spatrzyć. Tego co pamiętam. Co my potrzebujemy jeszcze, bo zapomniałem. Nie, okej, okay, starszy. No i super. No okej. Okay. Czekajcie, proszę, to sobie obliczę. 3, 4, czyli dotąd. No to jeszcze mega super się składa, bo tu sobie walniemy ścianę, nie? Poczekajcie, ceglana ściana. Tu będzie ściana. O. I weźmy... I dla personelu. W pokoju socjalnym jest szeroka kanapa i automat z napojami. No okej. Okay. Szeroka kanapa za 3 stówy. W ogóle grube pieniądze daje tutaj. I automat z napojami. No nie stać mnie, no kurwa mać, no. Ja jebix. Tak powiem. No nie, no wy za dobro żarcie dostajecie. A tu mnie nie stać. Średnia, weź, niska. Zobaczcie, od razu dostaję 900. Tak ile dostawałem. Nie no, weź mi niska. Ileś posiłków, średnia, niska, nie? Niska, okej, okay, to... No i git. Tu mamy wszystkie kale. Kale. Kary ten. Albo zawodnicy, co proszę pana. Co pan tu robi? A śmieci jakieś. Nożyczki znaleziono. A mamy zdjęcie pracujących kucharzy. No okej. Okay. Pan zdjęcie znika ładnie mi z ekranu. Właśnie. O, widzicie, teraz możecie sobie odpocząć. Nie możecie odpocząć. No jak minimalny rozmiar? No przecież jest. Kurwa mać. Przepraszam bardzo. Czy ja coś źle zrobiłem? Chyba tak. No to nie będzie fajnie. To nie fajnie. Robiliśmy tak. Pokój socjalny. Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa, no nie. Źle. Bo musi być na raz, dwa, trzy i tu by musiał być jeszcze. To by był pokój socjalny. Chyba, że... Tu byśmy dali. No nie, no nie będę kombinować. Dobra, jolo, usuńcie to po prostu. Panowie, sprzedajcie przedmiot. Ten pyk mi tu sprzedać nie można. Jak zwykle moi ziomki to są po prostu debile. Weź materiały. Tu oczywiście przyspieszamy. 36 za 8. Nie! Nie, co ja bym zrobił? To by było złe. Możemy, proszę bardzo, ile możemy? Jeszcze 3 ziomków wziąć. No to weźmy 3 ziomków. Rozmontujcie. Rozbóżcie mi tą ścianę, cholera jasna. Tu postawcie nową ścianę. Bo tu będzie izolatka. Rozumiecie? Izolatka. Będzie tu musiało być tak. Nie no. No okej. Okay. No i git, tak? Tu będą dwie izolatki. Tu mi ścianę postawcie tak właśnie. Tu mi tu też izolatkę postawcie. A tak koło dzieci izolatkę. Kurwa, jaki młotek znowu znaleźli. Ja pierdolę. Nie anuluj to! Żartowałem może. Cholera jasna, no. Cholera jasna. Oj, zapaćkałem sobie okulary, nie? Przejechałem palcem po okularach. Super. Przejdźcie. Kurde, no nie będę teraz czyścić, no.
Czekajcie, szybko koszulką przejadę. Okej, super, już widzę. Już nie jestem ślepy. Robię postępy. Zwolnijmy kilku robotników, bo po cholerę nam... Ile mamy? W ogóle ile my mamy robotników? Robotników ile my mamy? Gdzie my mamy robotnicy? No halo, robotnicy! Tu mam 10! To co nam 10 robotników? 5 zwolnijmy. Raz... 2... 3... 4... 5... Okej. Bo zostało nam tylko 5 robotników, ale oni powinni sobie wszystkim poradzić, bo my tu jakiś... Nie robimy jakichś mega dużych budynków. Co wy znowu chcecie? No ja wiem, że wy jesteście widzowaska zamknięci, no. O to chodzi. Zadka, co ty zrobiłeś? Posiadanie broni. Nie. Wszyscy będzie się siedzieć. Wszyscy wkurzyli. Tu. Nie. Zróbmy, dobra. Czekajcie, ja sobie wezmę pomieszczenia. Jak mogę usunąć jakieś pomieszczenie? Aha, już wspomniałem. Już się nauczą, że tu nie wolno ten... Czyli ani tu zrobić raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ani tu biuro, nie. Ani tu nie wiadomo co postawić. Kurde, nie? No nie wiadomo co cholera jasna mamy zrobić. Tu ci ranni. Hajsu nie ma. Ale hajs będzie, wiecie co zrobimy, wiecie co zrobimy. Zcheatujemy trochę grę, a potem będę tego żałować, ja to wiem. Ja wiem, że my tego będziemy żałować. Weźmy dotację, zaliczka 10 tysięcy jest potrzebna. No to jest realne do zrobienia, no. To jest realne. A jedni mają dzieciniec, jedni gubny mają. Okej. Tu też jest wykrywacz metali, jakby nagle ktoś w nocy podrzucił jakieś gówno, nie, i ktoś by to znalazł. No to sprzedaj, no. Uuu, 10 koła mam, nie? No to już jest git, to już jest git. Potem mam posiłek, więc... Oby się wyrobili, kucharze. Ja, nie, oni się powinni wyrabiać. Były finanse, zwolnienie księgowego. Zacznij 10 strażników i przydziel patrole. Do 10 tych strażników jest nam niedużo, ale my chcemy zrobić... Nowe biura chcemy zrobić. Albo nowe te. Nie, jakie nowe biura? Chcemy zrobić ten. No wiecie. Sami wiecie o tym. Chcemy zrobić to. Czyli nowe cele. Ui. Żeby więcej mógł chorych downów za ten. O właśnie tak. Źle robię, źle robię. Czechu, ogarnij downy. Tu zrobimy. 4 koła. Starczy na nowy ziom. Oj, co to? Tu hałas jakiś. Żąbę hałas, słyszę, dlaczego wy siedzicie? Uleczyć więźnia, no leczyć więźnia. Oj, posiadanie broni. Tu zmieniamy, jak ktoś posiada broni i takie różne gówna. Temu chyba jeszcze nie zmieniłem, muszę pamiętać, że jest... Edli. Czyli musimy wziąć ze zaostrzony rygor. Temu też zaostrzony rygor, nie? Temu szybko, bo na razie raz widzę na co. Jak ktoś siedzi więcej, to... To mu dajemy 500. Czy my nie wykarmimy wszystkich więźniów? Dlaczego, przepraszam bardzo, my mamy 3 kucharzy. Czy mi się coś popieprzyło? Bo ja nie rozumiem. Przepraszam, ja tylko sprawdzę, czy nigdzie, aby nie ma na pewno tuneli. Bo nigdy to nie wiadomo z więźniami. No nie wyżywię wszystkich, no kurde. Dałoby się jeszcze kucharza, ale po co im 100 dziennie, no to... To bym jeszcze z buza trudniej, kurde, nie? Niech pracują, zdrowy.
Rosz parkucha zrobi. Pyk, pyk. Ja zaraz dostanę hajs. Zaraz przyjdzie nowa dostawa. Więc w sumie możemy przyspieszyć, bo co nam tam, jolo. Tu słyszę, jakby ktoś coś żarł. Tu mamy pana naczelnika. Ale to jest świetne, nie? Inni mogą spać, a drudzy... Ojojoj, oj nóż! Oj nóż! Dwa noże znaleźli. Kim wy jesteście, ziomy? Strzony rygor? Najwyższy rygor. Najwyższy rygor. Najwyższy rygor, ziomy. Ty byłeś na zwykłym. Ty będziesz na zaostrzonym. A wiecie, co my tu robimy? To jest zwykły rygor, a to jest zaostrzony. Tu wy łazienki też macie. Nie macie wolnego czasu, ziomy. Nie macie wolnego czasu. Wy też macie cele. Nie macie wolnego czasu, bo strzało. Wy już nic nie macie. Siłek macie tu 2 godziny. Tu macie cele. Tu macie. Kurwa, jaki posiłek. Kurczę. Tu macie godzinę dziedziniec. No to wy będziecie mieli 2 godziny. Macie godzinę dziedzińca, nie? Zresztą zwykły rygor. Okej, okay, posiłek i spanie. Wy śpicie mało. Znaczy, dobra, śpicie normalnie, nie? Kurwa, jaki dziedziniec. Do celi i porównajmy sobie to. Macie... Do dupy macie, tyle wam powiem. No właśnie. Macie do dupy, nie? Idziecie do... Co wy robicie? Dlaczego w ogóle tu prowadzicie? Tu, gdzie tu? Aha, bo my już nie mamy izolatek. Kurde. No okej, okay, zaraz się zrobi się. Jak mi te głupki zrobią... Jak mi te głupki zrobią, prawda, cele. To okej. Dlaczego to się wszystko usunęło? Cholipka. 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 Tak nie miało być. Tak nie miało być. Tak nie miało być. Tu i tak by były drzwi. Znaczy tu. Tu tak. Tak. No i tak to będzie wyglądać. I tu będą cele. Tu będą, tak będą tu, będą szły. Gówno nie tak. Źle. Jeszcze jedną, tyk. Nie, źle robię. A co źle robię? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i tak. O, właśnie tak będą cele. Ojojoj, nie. Przyjmiemy więcej ziomków. Okej, okay, tu będzie, bo tu będzie korytarz. Także tak to będzie wyglądać. Weźmy obiekty. Weźmy drzwi więzienne, no bo co możemy wziąć? 200. No nie starczy niestety wszędzie. No, no za dużo mi nie starczy nic już. Więc przyjmijmy tych 4 ziomków, albo więcej do poczekalni. Przepraszam, pan strażnik, może pan tu iść. Czy to jest zaznaczone jako poczekalnia? Chyba tak, ale oni się tu zabiją, kurde. Nie no, wziąłbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 10 000 bym dostał. No to wchodzimy. Za 3 godziny oni będą. W tym czasie. Byśmy mogli zrobić nam światło. Halo, chcę światło. Ja chcę światło. To być budzi z Afryka. No trudno.
No, czekajmy jeszcze 3 godzinki. Zaraz spokojnie. Patrz, no i już jakieś tam sensowniejsze pieniądze zarabiamy. Zagrożenie cały czas, bo jest zamknięty w swoich celach 7 więźniów. Przejdźcie to? Połowa więźniów. Ten co? Próba ucieczki, atak na pracownika. Czemu tylko 26? Zniszczenie, atak na pracownika, próba i zada. Próba ucieczki i co? I co? Że co? Tylko nie rozumiem. Żałosne. Pyk, rano wszyscy śpią. Przed tym jak tam ci to trwa przeszukanie się. Tych już tu, co uciekać? Uciekają, proszę bardzo. Wszystkich z was znajdziemy. Pa. Oj, a co to było? Lekarstwo, no kurde, za lekarstwo będziemy karać. Nie no, bez hitu. Serio karamy za lekarstwo? W sumie, przewinili. Tak ma być. Przyjrzałem nowi więźniowie. 10 koła do nas. Oh yes. Czyli w tym momencie po prostu bierzemy obiekty. I więzienne, pyk. Puszka. Pyk. Toalety. Pyk. A to nam się w sumie w ogóle nie opłaca, bo my ani dostajemy 1000, a praktycznie wydajemy 500. 800. Nie no, może trochę zarabiamy faktycznie. Na tych dużych, ale na tych małych to my nic nie zarabiamy, nie? Ci już przyjeżdżają, tu chory zwyrodniacy. Co wy znaleźliście? Co to jest? Papierosy, ojeju. Wszyscy pójdziecie do paki, nie? Tu wszyscy. Kurwa, będę musiał tu więcej takich zalatnych. Trudno się mówi. Trudno, zrobimy. Co my nie zrobimy? My nie zrobimy. Wszyscy będziecie tu siedzieć. Będą mnie pytać, czemu ja, że więźniów, że co, że więźniów, że co, że może coś źle robię. Kurde. Że maltretuję tam. Nie, oni zasłużyli. Oni zasłużyli. No, wnoście to wszystko, to. Odbierajcie tam i wpieprzajcie. Jestem ciekaw, bo kurde, znaleziono strasznie dużo rzeczy. A jak weźmiemy, nie rozmieszczenie, tylko wywiad, weźmiemy gangi, to mamy, a nie, to mamy dwa gangi, nie? $0 Także jeszcze ze spokojem tutaj w gangach tamto. Ale ile rzeczy znaleziono, kurde, w ten dzień, nie? Strasznie dużo. Trzeba było lepiej chować. Tradycyjnie zawsze znajdzie się jeden... O, już wszystko. Okej, możemy wszystkich do paki. Zuby tak czekają, czy coś? Ja nie rozumiem. Ci w ogóle nie mam wolnego czasu. Godzina dziedzińca. Tak, 5 godzin, 3 godziny, 2 godziny. Także ci z minimalnym rygorem mają łatwiej, ale my chyba nie mamy nikogo. No nie mamy, nie, mamy dwóch tych ziomków. Dlaczego ty jesteś, halo? To jest zwykły rygor. Dlaczego ty wyszedłeś, bo nie rozumiem. Dobra, mam wyrobane serdecznie. No jeszcze 3 cele, no dalej. Kam. Musimy wziąć sobie jeszcze 2 strażników. Dzięki czemu wspomnieliśmy, przyjdzie z 3 strażników do patrolu, nie? To już będzie proste patrol. Pyk. I właśnie zarobiliśmy 10 tysięcy. No halo. Co się robię? Czekajcie, bo coś źle zrobiłem. Coś mi nie wiem. A
Ale ja mam przydzielić osobno trzech tych. Pyk, tu będzie jeden, tu będzie dwa, tu trzy. Idę, dobrze. Dobra, usuń mi tam, bo na to mi nie stać. Odblokuj finanse i czekajcie, bo trzeba coś odblokować, ale odblokujemy już to teraz. Serwacja. No weźmy to. No to też weźmy. To nam na razie wyrok śmierci, weźmy to. Czasami sam pobyt w więzieniu nie wystarczy, wybrać. Prawnik może przeżyć do mnie niezbędną, aby na stałe zamknąć więzienia w tyle. Cele przynajmniej muszą spełniać, żeby nie się wypełnić. O, weźmy to. Stracimy. Nie mam hajsu. Wymagany prawnik. No okej. Okay. W każdym razie to wszystko zrobimy już w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście i widzimy się już w następnych odcinkach. Na razie.